I'm the lesson 13. Myśleć. Think. Think. Ja będę. I'll. I'll. Zmieszany. Mixed. Mixed. Końcówki czasu przeszłego. Weźmy to po kolei, od Sławka. Jeden, a i kolejna osoba czyta. Przy czasowniku czytamy ty, kiedy jest końcówka ed w czasowniku przeszłym. No i na przykład zagrał played. Played. Smażone fried. Fried. O, to lepiej słyszałem. Patelnia. Frying pan. Frying pan. Brać, zamawiać. Take. Take. Ja zamawiam, coś proszę. I'll take. I'll take. Coś tam, please. Please. Piwo, beer. Beer. Wino, wine. Wine. Butelka piwa, bottle of beer. Bottle of beer. Ryba z frytkami, fish and chips. Fish and chips. Śniadanie, breakfast. Breakfast. Obiad lekki, lunch. Lunch. Obiad, dinner. Dinner. Kolacja, supper. Supper. Jajecznica, scrambled eggs. Scrambled eggs. 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 Bacon, bacon. Bacon. Tosty, toasts. Toast. Kiełbaski, sausages. Sausages. Obawiam się, I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. Ślicznie. Strong, trout. Trout. Spróbuj, try. Try. Łosoś, salmon. Salmon. Ale jeżeli czegoś nie ma, to podaję tą rzecz, na przykład nie ma cukru. Sugar is off. Sugar is off. Dlaczego ty nie? Why don't you? Why don't you? I tam pada coś, why don't you take this, why don't you try this? Dlaczego byś nie czegoś tam nie zrobił? Nie lubię, nie przepadam. I'm not keen. I'm not keen. Na parze, steamed. Steamed. Para, steam. Steam. Warzywa, vegetables. Vegetables. Tylko, just. Just. Więc, so. So. Ogólnie ja widzę to I see. I see. Ale jeżeli pada to po jakimś wyrażeniu, jakimś pytaniu, to ktoś mówi, ja rozumiem, I see. Cokolwiek. Anything? Anything. Zaraz wracam. I will be right back. I will be right back. Ślicznie. Po. After? After. Trochę. Some? Some. Czas? Time. Time. Po chwili. After some time. Wszystko. Everything? Everything. I jak smakowało? Jak tam wszystko? How was everything? How was everything? Ślicznie, utalentowany. Gifted. Gifted. Kucharz. Jako szef kuchni. Szef. Szef. Ale w firmie. Boss. Boss. Ty masz. Albo wy macie. You've got. You've got. Pyszne. Delicious. Delicious. Deser. Dessert. Dessert. To samo słówko pisownia, ale wymówiona inaczej, to będzie pustynia. Desert. Desert. Pełny. Full. Full. I ta literka F na desce rozdzielczej znaczy, że jest pełny, a literka E, że jest puste, pusty, empty. Empty. Proszę bardzo, dając. There you go. There you go. Odwiedzić. Visit. Visit. Ponownie again. Again. 3 minuty.